Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Observer. Jesteśmy teraz w piwnicy, udało nam się uciec. Ze studia tatuażu. Postanowiliśmy sprawdzić odgłosy. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Tylko jedno znalazło. O kurwa. A nie, może jeszcze raz. Nie? O, ja jebie. Przecież to no co ty stary. Musimy skądś kurde ogarnąć to. Właściciela. Piwnica, z której dochodzą hałasy, jest zamknięta, bo skoro nie dostanę się do środka. Może powinienem sprawdzić, kto jest jej właścicielem. Kto mieszka pod 28? I wtedy... No, wtedy może się dowiemy. Gdzie jestem? A ktoś ze studio zrobił? Radio nie ma sensu chyba włączać, nie? Stary, nie panikuj, już głową. Gdybyśmy wiedzieli, gdzie jesteś, to już by ci... Gdyby wiedzieli, gdzie jesteś, to już by ci się dobrali do dupy. A co jeśli to pułapka? Może próbują cię wywabić, a skorzystać z okazji, żeby cię dorwać. Na twoim miejscu ni chuja nie ruszyłbym się stamtąd. Nie wychylaj się, jot, jot. Znaleźli mnie, wiedzą, że tu jestem, na bank. To jest to, co on wysłał, ten właściciel komputera teraz, nie? A tamto to była odpowiedź. Znaleźli mnie, wiedzą, że tu jestem, na bank. Dzisiaj znalazłem pod drzwiami zdechłego ptaka. To ich wizytówka. To nie może być zbieg okoliczności. Odezwałem się do gościa, który może mnie stąd wywieźć. Jutro tu będzie. Trochę się wykosztuje, ale jebacz to. Nie mam wyboru. Sępy nie zapominają, a już na pewno nie wybaczają. Ari. Hej, dostałem twoją wiadomość. Na ostatnią chwilę to mało powiedziane, ale chyba dam radę to ogarnąć. Zbierz swoje rzeczy i spotkajmy się jutro w uliczce za budynkiem koło starego hotelu. Przyjdź sam, jak zobaczę więcej niż jedną osobę, zrywam umowę. Punkt 6, nie spóźnij się. Funel. Down in the dark, pod ciemną gwiazdą. Alex Kamiński, jakiś pisarz chyba. Koleś tu mieszkał też, tak? Ja pierdolę, oni tu mieszkają w tych piwnicach, kurwa. A gdzie był, gdzie miesz kibel, kurde?
Może nie mieszkał od razu, tylko może ten, no w końcu to jego piwnica, to może sobie to po prostu pokój zrobił. Ale z tymi odgłosami... 203. KPD, can I talk to you? What's up with the fucking lockdown? I want that thing lifted. Right the fuck now. Albo co? Or what? You got a fucking death wish? Wait till I get my hands on you. Sebastian, shut your fucking mouth. I just put the fucking kid to sleep. Don't be fucking disrespecting me, woman. I'll slap that shit right out of your mouth. You got lucky, pig. Gotta love the fucking stacks. Ale dobra, to co? Nie wiem, idziesz do pracy, wracasz kurwa do domu, schodzisz do piwnicy, nie? Nie, wchodzisz do budynku, schodzisz do piwnicy, idziesz po korytarzem tego typu, nie? I tu jest kurwa twój dom, tu mieszkasz. I oni mają klasę C. To nie chcę wiedzieć tych niższych, kurde. Chyba, że C to jest najniższa, no nie. Może się A, B, C bawią tylko. Dobra, to spadamy w takim razie. Tak, tylko zapamiętać, że to jest 28. Spróbować przynajmniej. Tam był ten typ. Muzyka. Sprawdźmy jeszcze tu. Tu już gadaliśmy. Wyjście. Też kurwa kot. W sumie nie dziwię się, no, jak mieszkają w takim chujni. Też bym wszędzie kody dawał. Tylko że zjebanie, jak coś się zepsuje. Nie ma ostatniego. Wiecie, dla mnie na przykład to jest tragiczne, dla was też. Ale wyobraźcie sobie, kurwa, że ktoś się rodzi w takim świecie i dla niego to jest normalne. Że się tak mieszka, chujowo, nie? Czekajcie, jeszcze tu coś... I to musi być faktyczne wyjście. A to też może. Tylko z innej mańki. Muszę tapsa wziąć chyba. Nie, no nie jest jeszcze tak źle. Bez jaj. KPD, state your business. Your well-being. Jack shit. Yes.
And Mello, what do you think? Coś tu nie gra. Kurwa, dobrze powiedziane. Coś tu nie gra. This can't be right. No, it can't. It never could. What's going on? Ale kocopu. Brzydkie wróżki nie spełniają marzeń. To jest jedyne, najbardziej sensowne zdanie, kurwa, z tych wszystkich tutaj, jakie znalazłem, nie? Mamy, nie zmuszaj mnie do przyniesienia zaczerwonej membrany. Pachnie jak żonkil na zwłokach. Brzydkie wróżki nie spełniają marzeń. Piętro jest o jednego smoka nad tobą. Brzydkie wróżki nie spełniają marzeń jest najbardziej sensowne z tego wszystkiego. Bothers me, sweetheart. Relax. It's just a matter of time. Time waits for no man. Time is nothing. What's the problem? Oh. Whatever. I'm losing control. Try not to think about me. You were good. Good at talking out of my ass. Don't leave me. You are my man. This intercom is offline. Please contact the building manager. Chyba coś tu nie gra, nie? Coś, jakieś halucynacje ma? What the hell? I need to find whoever owns that tattoo parlor. I tego, co ma piwnicę 28. Janusz? Ty byś wiedział, nie? Mieszkanie 205. Oskar Maderski. I tyle. No to widzimy, że faktycznie to są magazyny, ale niektóre są mieszkaniami, nie? W niektórych mieszkają ludzie. Teraz tylko kto jest właścicielem tego kurwa salonu. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Skąd my weźmiemy tą informację? Kwarantanna, nie wyjdziemy. Gdzieś tu musi być. Jakieś dokumenty jeszcze raz, a można coś tu jeszcze? Czekaj, kurwa. Jak my żeśmy... Nie, no nie dowiem się. Stąd się chyba nie dowiem.
O. Hey. Is everything all right? Don't mind the rain? It burns sometimes. And this helps? Not tonight. Do you know who owns the town? Tenant. What? He lives here? In this building? Where? Jack Carnes. Apartment. Do I know? Jenks. Second floor. Thanks. Don't get your wires wet. Need to get out. We will. Tędy się chyba. Tak, jest 210. Drugie piętro. Od razu 205 można zahaczyć tą, nie? Jest drugie piętro. Z tą piwnicą. Ja pierdolę, nie strzesz mnie. O. Tutaj oczywiście, że w chuj krwi, no bo co? Nawet sam nie wiem, czy to już krew jest, czy nie, ale na to wygląda. Co ciekawe... Nie wykrywa niczego, nie wiadomo czego. Ludzka wątroba. No to chyba się już domyślam, kurde. Co tam w tej piwnicy się dzieje? Ale coś zostawił na gazie, kurde. Że sobie wykorzystywał chyba ludzkie ciała do różnych rzeczy. Tu se trochę zje, tu jakieś skóry widzimy tam na ścianie, to co? Kolejna ludzka wątroba. Serce.
Poczta. To, o czym gadaliśmy, jest już gotowe, tylko nie wciskaj mi gadek po kroju, będzie jak będzie, albo to nie rośnie na drzewach, to nie twoje życie wisi na włosku. Moi znajomi bardzo cię chwalili, ale póki co muszę przyznać, że nie zrobiłeś na mnie najlepszego wrażenia. Pozwolę sobie przypomnieć, że dostaniesz pieniądze tylko jeśli będzie miał ci kto zapłacić. Doktorze, nie ma pan pojęcia, jak bardzo jestem panu wdzięczna, naprawdę. Gdyby nie pan, mój syn nie mógłby dziś chodzić. Nie wiem, czy w ogóle by żył. Chciałem, żeby pan wiedział, że robi pan coś naprawdę wspaniałego. Ma pan moją dozgonną wdzięczność z wyrazami szacunku, Marta. Mówiłem ci, żebyś nigdy do mnie nie napisała po zakończeniu sprawy. Na miłość boską, nie korzystaj z publicznego konta. Cieszę się, że jesteś zadowolona z mojego produktu. A teraz usuń tę wiadomość i nigdy więcej do mnie nie pisz. Inni też polegają na moich usługach, więc pomóż też o nich. Tak, oczywiście, przepraszam. Po prostu poniosło mnie. Nie pęcherz, tylko wątroba. Sorry, pomyliło mi się. Bogacz. Jak to pomyliło ci się? Nie handlujemy używanymi autami. Nie możesz się po prostu rozmyślić. Jezu, załatwię ci tę pieprzoną wątrobę, ale płacisz za jedno i drugie. Dam znać, kiedy będzie. Stary, nie spina się. Wiem, jak to działa. Wszystko gra. Gdzie jest moja skóra? Mieliśmy umowę. Nie mogę się tam tak pokazać publicznie. Mówiłam ci, że przelew pójdzie jeszcze w tym miesiącu, ale przeszczep muszę mieć jak najszybciej. Moja kariera od tego zależy. No, ma być czarny, jasna sprawa. Tak z 30 cm. Nie wiem jak z grubością. Podobno to też się liczy. Co myślisz? LMX. To nie bazar, więc daruj sobie te szczegóły. Dostaniesz co wyhoduje. A co do grubości, tak, też się liczy. Spoko, stary, wyluzuj, byle działał. Tamara, wiem, że czekasz już bardzo długo, ale muszę cię prosić o jeszcze trochę cierpliwości. Sprawy mi się skomplikowały. Część towaru uszkodziła się w transporcie. Załatwiam nowe, ale trochę to potrwa. Dam ci znać. Przepraszam za kłopot. Skomplikowały? Nie rozumiem. Miałeś już dawno mieć dla mnie serce. I co ja mam teraz zrobić? Proszę, nie rób mi tego, Tamara. Dostałem twój adres od naszego wspólnego znajomego. Słyszałem o tobie wiele dobrego. Mam więc propozycję. Potrzebuję serca na wczoraj. Wiem, że twoja cena to 15 tysięcy. Zapłacę 150. Tak, dobrze przeczytałaś. Po prostu zdobądź mi to serce. Nie wiem, jak to zrobisz i nie chcę wiedzieć. Po prostu to załatw. Życie małej dziewczynki od tego zależy. Czekam na odpowiedź. Myślę, że się dogadamy. Muszę mieć jej dokumentację medyczną. Potem ustalę szczegóły. Nasz wspólny przyjaciel poręczył za ciebie, więc wiem, że płatność nie będzie problemem. Znasz mój numer konta. To doskonała wiadomość. Pliki przesłają zaszyfrowanym transferem. Czekam na dalsze wiadomości, tylko nie każ mi czekać zbyt długo. Nie każcie mi czytać zbyt dużo. Odleżyny. Gdzieś tu musi być kod do tej piwnicy, nie? Kurwa, nie ma w komputerze. Ludzkie skóry, tak myślałem. To pewnie tłuszcz, nie? Biomasa. Woda, tłuszcz, białko, kolagen. Wykryto ślady ludzkiego DNA, wykryto defekty genetyczne. Przełącznik. Safe.
7441. Mamy to. To wiecie co, ja się cofnę do tej piwnicy teraz. Jak już przy tym jesteśmy. Kurwa, wychodziło. Tu była. Znaczy wiecie, no nie wiem czy to dobry pomysł teraz tam jest, jak tam jakieś dźwięki się dzieją. Nie wiem czy ja w ogóle nie mam żadnej broni ani nic. Ale... chuj. Sprawdźmy co one w dzienniku piszą. Zamknę ze sobą. Ja tak jest. Wolę słyszeć, że ktoś wchodzi. What the fuck? Już kolejne zdjęcie do jego ofiary pewnie. He kept the critter sedated, but it crashed when the lockdown hit. Reboot, the sedation program should resume. Or I could unplug it, put it out of its misery. Sus domesticus, podludzka forma życia. Gatunek zagrożony, zlecony w straży nielegalne. Pierdolę. Nie mogę. Nie mogę wyciągnąć. Może najpierw... teraz. Co to za chore gówno?
Powiem wam, że jak ta gra się zaczynała, to tak średnio byłem do niej przekonany pod względem tego, że mówię, dobra. Znaczy ten pierwszy apartament był taki, mówię, no nie wiem, czy to mnie przekonuje, ta gra już do siebie tak na dzień dobry, ale teraz już jak najbardziej, dawno. W sumie już po tym pierwszym apartamencie, jak zaczęliśmy coś tam więcej działać, to mi się zaczęło już podobać, a tak ten pierwszy apartament mógł być odpychający, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak. No i co, gdzie? Koniec, tak? Koniec zadania. Dobra, 210. Czyli co, też nic nie zrobimy z tym właścicielem tego? Może później się to jeszcze rozwinie. Kurwa, czy też... No ale oczywiście do tego mieszkania 210 wejdziemy już w następnym odcinku, ile wejdziemy, podejdziemy do niego w następnym odcinku. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie.